dobrze, że się wcześniej odpodkrywaliśmy trochę, bo nie musimy teraz iść z buta, tak, to jakieś nie wiadomo tych. Nie wiadomo jakich odległości. To wy niszczycie kapliczki w Velen? A co ci do tego? Coście za jedni? Jesteśmy zwiastunem błyskawicy. Ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. My usuwamy tylko ich rozkładające się szczątki, trujące zarzewie szkodliwego zabobonu. Wspaniale. W takim razie może teraz po sobie posprzątacie, a potem wrócicie usuwać zarzewie tam, skąd przyszliście. Mistrz Friedrich z Oxenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Prosty lud lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność, albo i obejść się bez moralności. Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd. Nie wracajcie. Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Represje? Bić pachołka reżimu! Cyrku złapać ludziom pokazywa. Kapitał! Aha, tutaj. No dobra, nie ma problemu. Musimy sobie do tego wrócić. No właśnie, nie wrócimy. Przepraszam. Myś tu. Tam dalej wyszliśmy, tak to znaczy deportowaliśmy się, ale tam nie... Nic nie zrobił dlatego, że tam jest ten przeciwnik, nie wiadomo z jakim poziomem, tak to powiem. Thank you.
będziemy. Mógłby się to lepnąć. Ktoś nałożył iluzję. Śmie niepokoić moją boskość. Geralt z Rivii, bardzo mi miło. Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem. Przecież w zamian im pomagam. Błogosławię, rozgrzeszam, daję rady. Wierz mi, ludzie tego potrzebują. No i opiekowałbym się nimi dalej, ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które... Które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić siadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Od dawna tutaj... O. Od dawna siedzisz w tej norze? Od 100 lat. Była zima. Schroniłem się tu, zrobiłem ognisko. Na tyle duże, że płomień sięgnął szczeliny i podpalił krzaki na górze. Rozkaszlałem się od dymu i nagle słyszę jakiegoś chłopa. Głos znikąd woła. No cud! No i tak zostałem bóstwem. Raczej pasożytem. Może i ta. Bo kim są w takim razie Freja i Melitele? Przecież też nic nie dają w zamian za modły i ofiary. A ze mną można sobie przynajmniej pogadać. Mam lepszy pomysł, zabijać się. Zadowól mi się skromnym darami, albo zginiesz. Dobrze, powtórzę mi... Mam lepszy pomysł. Po prostu cię zabiję. Śmiertelniku! Co to za żywą boską? Ten kurwaś! Idziemy na tę górę. Co nowego? Mam dobre wieści. Bóg umarł. To był zwykły potwór, który wykorzystywał waszą naiwność. Wyście głodowali, a on obrastał w kolejne podbródki. Coś ty najlepszego zrobił!
Wszechbóg przestrzegał. Mówił, że jeśli jego zabraknie, wszystkich nas śmierć czeka. Chodź, Trzebor, powiemy reszcie. Tylko wspólna modlitwa nas uratuje. A jakbyśmy to tak wczytali. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. To jest tyle ścieżek tych fabularnych. Chyba ponad 17 czy 18 zakończeń jest. Jak nam nie zapisało, to postaramy się pogadać z wieśniakami. Najpierw go przekupimy. O! Nie. Pogadamy z wieśniakami. Przekupywać go nie będziemy. Szkoda. Przetrzyła. Dobra, trudno. Do nowego. No dobra. Mam dobry. Coś ty. Zrobiliśmy to. No to trudno. Zadania. Połączne. 10. Mapa świata. Jedna tu, druga. Tam, dobra. Kapliczkę też zniszczyli. No. To mamy. Teraz tu. Dobrze, że się wcześniej podkrywaliśmy trochę, bo nie musimy teraz iść z buta, tak? To jakieś nie wiadomo tych. Nie wiadomo jakich. No, odległości.
niszczycie kapliczki w Velen? A co ci do tego? Coś ci zajedni. Jesteśmy zwiastunem błyskawicy, ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. My usuwamy tylko ich rozkładające się szczątki, trujące zarzewie szkodliwego zabobonu. Wspaniale. W takim razie może teraz po sobie posprzątacie, a potem wrócicie usuwać zarzewie tam, skąd przyszliście. Mistrz Friedrich z Oxenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Prosty lud lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność, albo i obejść się bez moralności. Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd. Nie wracajcie. Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Represje? Bić pachołka reżimu! Do cyrku złapać ludziom po sensu. Kapitał! Aha, tutaj. No dobra, nie ma problemu. Musimy sobie do tego wrócić. No właśnie, nie wrócimy. Przepraszam. Myś tu. Tam dalej wyszliśmy, tak my tu teleportowaliśmy się, ale tam nie. Nic nie zrobił, dlatego że tam jest ten przeciwnik. Nie wiadomo z jakim poziomem, tak to powiem. Zaraz będziemy, bo musi to wepchnąć.
dzieje się w okolicy. Aha. Aha. No tak. Też słyszałem, że mają to ponoć poprawić. Niestety, no. Mała ta wysokość i już nie żyje. Napiszemy. Cześć, czuję, że tam może być skrzyneczka. Ja powiedziałem, że te upadki to są tak. Aha. A, to już wiem czemu. Tam jest ten. Zasieki, pale, nie pale, teraz zauważyłem. Teraz wszystko jasne. Znów wcześniej zgniliśmy. Witajcie!
Pokaż mi swoje towary. Nic ciekawego nie ma. Bywaj. Ale zaczyna deszcz. I myślę, czy tutaj może coś odblokujmy sobie. Tu są trzy, tutaj. Tam do tego daleko. Dobra. Co zapiszemy? Ulepszona zbroja, tak z ciekawości chcę ją zobaczyć. Jest ulepszona. 15. To jest 8, 22. 57, bo znaków plus 10. Te ludź, tu rdańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta rdańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony, ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do rydańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie. Moi chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk.
A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz, jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź. Armia Redańska ci tego nie zapomni. Moment. Oh, no.